Chwała Panu, dziękujemy bardzo Bogu. Wiele mam do powiedzenia. Twierdzę jednak, że nie jest mądrze w godzinie, w której jest kontynuowana walka, aby były stwierdzane pewne rzeczy co do działania końcowego. Nie twierdzę, że jest mądre. Jeden, który jest w walce, wszyscy my nie mówią o samym sobie, przed końcem walki, abyśmy wyciągali wyniki i wnioski. Wszyscy bracia i siostry są poruszani Duchem Świętym po 16 dniach, tak jak Bóg działa w sercu każdego z osobna i świadczy rzeczy, które przeżywa, i tak i ja. To, co mogę powiedzieć w tej godzinie, są doświadczenia poprzez tą walkę 16-dniową. O sobie powiem, że byłem w śnie. Znajdowałem się z dala od... Kiedyś czytałem w Słowie Bożym i widziałem, że gdzie szedł Pan, tłum wielu sparaliżowanych, zdemonizowanych, chorych, wszyscy, którzy mieli choroby, znajdowali się na drodze Jego. I pytaniem moim było: Panie, dobrze, tyle chorych było w tamtym okresie. Nie było szpitalów, nie było lekarzów i chyba dlatego. I to robiło dla mnie wielkie wrażenie. Jednak jestem pewny, kochani bracia, że jak Jezus Chrystus szedłby w tej chwili po autostradzie Ateny-Lamia, cała autostrada byłaby pełna od ludzi, którzy są chorzy na raka, którzy chorują, którzy mają choroby nieuleczalne, ślepi, i niestety dla mnie oni wszyscy znajdowali się gdzieś tam daleko. I niestety dla mnie, bo teraz jak jestem blisko koło mojego problemu, widzę, jak delikatny jestem co do problemu drugiego. Jak działa moje zmiłowanie dla ludzi, którzy cierpią. I mówię, że to jest moja niemoc. I mówię, że nie mogę nic uczynić, jak tylko się modlić. Jednak coś, co nawet też w tym znalazłem się we śnie. Ale upodobało się Bogu. Być może, nie być może, dlatego, bo nas kocha i mnie kocha, powiedział: niech obudzę tego człowieka, który nazywa się moim sługą, pracownikiem, nie zostawię go, aby spał, otworzę mu oczy, aby zobaczył, aby zrozumiał, aby pojął, gdzie jest ból, gdzie jest smutek, gdzie jest rozczarowanie, gdzie króluje śmierć. I aby wywyższył tutaj w swoim życiu, w tym życiu. Z płaczem jestem u Pana poprzez wszystkie te dni. I dzisiaj powiedziałem Panu: co mam zrobić? Co chcesz, abym mu czynił? Powiedz mi. I odpowiedział mi Bóg, bo jest dobrym Bogiem. Powiedział mi: Michali, musisz umrzeć. Musisz umrzeć ty. Co do świata i świat, co do ciebie, powinieneś umrzeć. I ja teraz mówię: musimy umrzeć, bracia i siostry. Musi być zgaszony z naszych serc świat.
powinniśmy się radować tylko w błogosławieństwie Bożym i powinniśmy rozkoszować się, zwłaszcza według łaski rozkoszujemy się w błogosławieństwie Bożym. Nie jesteśmy warci tego, ale odejdź od błogosławieństwa Bożego i umrzyj dla świata, abyś mógł zobaczyć i abyś mógł zrozumieć tam miłość Chrystusową. Wierzę, kochani bracia i siostry, że to, co przeżywam w tym okresie, nie ma nic wspólnego z wiarą, ale z miłością. Pobudzenie zbawienia Boga, dając Jezusa Chrystusa dla nas, była miłość. Tak bardzo ukochał Bóg świat, że dał nam Jezusa Chrystusa, aby nie umarł, który wierzy w Niego, ale aby miał żywot wieczny. I na koniec to, co się interesuje, Pan jest i przeżywam to w tej godzinie, świadczę Wam, aby zakrólowała Królestwo Niebios we mnie, aby królowało Królestwo Boże we mnie. Bo nasze życie jest tak jak para nad garnkiem. Gotuje się woda w garnku, jest para, ale po chwili ucieka i nie widać pary. I w moim świecie, ze związku z wiecznością, nasze życie nie jest niczym innym jak jedna sekunda. Jest błogosławioną kobietą Eleni, bo rozkoszuje się w Królestwie. W rękach Bożych jest. Jaki jest plan Boży? Jest planem miłości. Miłości dla Michalego, dla Eleni, dla Michalego, dla dzieci, dla wszystkich nas. Chcę, aby Bóg włożyć do naszego, aby włożył do naszego serca radość. Bo Bóg nas kocha, kochani bracia. Nie działa w naszym życiu, aby zmartwiał nas i te zmartwienia by było przez cały czas i aby nas zniszczyło. Tak, zmartwienie pracuje dla cierpliwości, ale z tyłu za tym wszystkim stwierdzam miłość Bożą, którą tak mam potrzebę. I jak przeżywam i czuję tą miłość, pielęgnację i miłosierdzie Boże, które przychodzi na mnie, powiedziałem bratu Niko, bo jest kapitanem na statku, powiedziałem: Niko, tam na Atlantyku swell to jest jedna fala, pięć boisk, pięć stadionów. Ale wiecie, co się dzieje na tych swell i na tsunami? Nie byłem na Bunacza. Jestem tam w burzy, tam w huraganie. Ale wiecie, co znaczy, jak przychodzi ta fala? Następny moment jest fala miłości, pielęgnacji od samego Boga i możesz być tam w głębinach, wywyższa Cię i Królestwo będzie zwyciężało w Tobie. Nie głoszę, nie jestem teraz, abym głosił. Wyrażam dziękczynienie i wierzę, że miłość Boża poprowadzi nas do dobrych wyników, aby wyszło z naszych ust wychwalanie i chwała i cześć dla chwały Królestwa i Bóg
zaprasza nas, abyśmy żyli tutaj na ziemi. Proszę was, bracia i siostry, abyśmy uczcili dobrze Królestwo Niebios w naszych sercach. I jak uczcimy poprawnie, zrozumiemy, że tutaj na tym, w tym życiu nie ma żadnej wartości. I wtedy człowiek umiera dla świata, bo nie ma nic mu dodania i świat dla człowieka i człowiek rozkoszuje się w Królestwie Niebios, bo Królestwo Niebios nie jest tak jak para, który gotuje się nad jednym garkiem i później zatracana, ale jest na wieki wieków. Amen.